Witam serdecznie, drugi dzień turnieju o Puchar Prezesa Olimpijczyka Ostrów Wielkopolski, pana Andrzeja Suskiego, kategoria U14, rocznik 2005. Pierwszy mecz dzisiejszego dnia, wczoraj rozegraliśmy 6 spotkań, dzisiaj kolejne 6 i na zakończenie w niedzielę 3, w sumie 15 spotkań. Kadra województwa lubuskiego w błękitnych strojach kontra zespół Chnow. Jest to jedyna drużyna, która przyjechała z Czech, czyli mamy turniej międzynarodowy. 68-47 prowadzi województwo lubuskie. Przepraszam, podlaskie. No ale wieczorem przecież. Świetnie, przez całe boisko. I dobry unik teraz sędziego. Basket. 72-41. Chyba się chłopcy z Podlasia wyspali. Prawda? Siadanko zmakowało. Oczywiście jak wygracie ten mecz, to ja wy sobie coś wybierzecie ze sklepika, oni zapłacą. Nie, to ja mam sobie wybrać, ale to ja wam dam co chcecie. Tylko jedną rzecz, jakąś oranżadę dużo mamy, wiecie o co chodzi, nie? Ale to dla was będzie. Ale jedną rzecz tylko można szybko coś. Ładnie. Ostatnie 40 sekund. Jutro zobaczycie grze najmłodszego z Ponitków. Będzie tutaj grał jutro. Trzeci najmłodszy Ponitka. Co na co dzień gra w tenisa, ale w kosza też trenuje. On chodzi do tej szkoły, te malutki. On jest rocznik 2-6, ale jutro będzie właśnie grał rocznik 2-6 z Ostrowa, bo ci 2-5 nie mogą, 2-4 nie mogą. Ale oni między sobą będą grali. I Ponitka ma przyjść grać. No, koniec spotkania. Wygrywa kadra województwa podlaskiego i znowu dla nich wyróżnienie, panie trenerze. Zasłużył ktoś na bransoletkę. To nie musi być najlepszy zawodnik. Małemu. Boboryko? Dobra, wszyscy sobie odebrać. Masz szczęście, że jesteś najmniejszy. Od niego o tyle. Ale serducho do gry jest, nie? Thank you.
razie tyle do usłyszenia.